pokazywały najważniejsze problemy, bo Rafał na pewno wie więcej ode mnie w tej sprawie. Ja się dopiero będę musiał tego wszystkiego nauczyć, ale deklaruję chęć, tak jak deklarowałem w momencie, kiedy startowałem w tych wyborach, że będę to konsekwentnie robił. Minął miesiąc, przez ten miesiąc, i teraz już o Lewicy, przez ten miesiąc Lewica objęła 3 komisje w Sejmie, 6 zastępców komisji, wicemarszałka Senatu również, pani Gabriela Morawska-Stanecka, która jest z partii Wiosna, ale powiem szczerze, jest mi to obojętne, kto jest z której partii na Lewicy. Takie mam do tego podejście. Tym bardziej, że ta Lewica w najbliższym czasie będzie konsolidowała swoje szeregi i będzie to tak wyglądało. 14 grudnia nastąpi Rada Krajowa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, konwencja, właściwie konwencja, czyli najważniejsze ciało między zjazdami. To jest jedyne ciało, które między zjazdami jest w stanie zmienić statut i podjąć wszystkie decyzje. Zmienimy statut. Ten statut będzie szedł w takim kierunku, żeby można było skonsolidować 2 partie. I w momencie, kiedy ten statut zostanie zarejestrowany przez sąd, czyli styczeń, luty, to zależy od sądu, zostanie zwołany kongres założycielski, który wybierze władzę i przyjmie program. No i tak naprawdę, jak ktoś życzył Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, żeby sztandar wyprowadził, no to proszę Państwa, właśnie siedzi przed Wami osoba, która prawdopodobnie ten sztandar Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyprowadzi. Ale jednocześnie wprowadzając razem z przyjaciółmi z partii Wiosna sztandar nowy. Nie będzie w tej konsolidacji brała udziału partia Razem, ale staramy się być bardzo transparentni w tych wszystkich zmianach. Zostało to ustalone. Nie ma wokół tego żadnego kwasu, nie ma żadnej bitwy. Tak po prostu postanowiliśmy, że konsolidacja obejmie 2 partie Wiosny i SLD, natomiast partia Razem będzie funkcjonowała tak jak do tej pory. Tak chcą, a my to z kolei przyjaźnie akceptujemy. I kłócimy się w tej sprawie.